Konie komunikują swoje emocje podobnie do ludzi. Potrafią wyrażać radość, niepokój czy niezadowolenie. Konie mają największe oczy spośród wszystkich ssaków lądowych. Dzikie konie żyją w stadach prowadzonych przez klacze. Najstarszym koniem w historii był Old Billy, który żył 62 lata. Najmniejszy koń miał tylko 43 cm wysokości w kłębie. Konie wyścigowe mogą osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Szacuje się, że zdrowy koń ma od 36 do 44 zębów. Konie mają lepszy węch niż ludzie, ale gorszy od psów. Co najmniej jeden koń w stadzie śpiącym zawsze będzie pełnił rolę strażnika. Konie nie lubią gorzkich i kwaśnych smaków, preferują słodycze. Konie mogą krzyżować się z osłami. Dziecko konia i osła nazywa się muł. Istnieje ponad 600 raz koni. Światowa populacja koni wynosi około 60 milionów. Najwyższy koń, jakiego kiedykolwiek zmierzono, miał 219 cm. Ciąża u koni trwa około 340 dni. Końskie kopyta cały czas rosną i wymagają regularnego przycinania. Konie mogą spać zarówno leżąc jak i stojąc. Konie nie są w stanie wymiotować ani bekać. Najwyższa zarejestrowana prędkość sprintu konia to niecałe 90 km na godzinę. Najdroższy koń w historii został sprzedany za 70 milionów dolarów. Najbliższymi krewnymi koni są osły, zebry i nosorożce. Serce przeciętnego konia jest ponad 10 razy większe od ludzkiego. Końskie oczy umożliwiają widzenie prawie 360 stopni wokół siebie. Kopyto konia zbudowane jest z keratyny, podobnie jak ludzkie włosy i paznokcie. Konie mogą oddychać tylko przez nos. Organizm konia wytwarza od 40 do nawet 60 litrów śliny na dobę. Nie ma koni albinosów. Mongoł derby to najdłuższy wyścig konny na świecie, którego trasa biegnie przez mongolski step na dystansie 1000 kilometrów. Konie mają tylko jedną kość mniej niż ludzie. Najmniejszy koń na świecie mierzył tylko 44 cm wysokości. Konie posiadają 8 grup krwi. Zebroid to krzyżówka zebry i innego przedstawiciela rodziny koniowatych. Zęby konia zajmują większą przestrzeń w jego głowie niż mózg. Kolor sierści konia może być genetycznie związany z jego temperamentem. Na przykład, konie kasztanowate są często opisywane jako energiczne i temperamentne. Końska krew była używana w przeszłości w tradycyjnej medycynie, na przykład w leczeniu chorób skóry u ludzi. Od ponad 100 lat import koni na Islandię jest zakazany. Ma to chronić konia islandzkiego przed krzyżowaniem z innymi rasami. Ucho konia może obracać się niezależnie o 180 stopni dzięki czemu może łatwiej wykrywać dźwięki z każdego kierunku. Konik polski jest symbolem utworzonego w 1974 roku Rostoczańskiego Parku Narodowego.